Tomek, a ty nie powiedziałeś o swojej odwadze twórczej. No bo się właśnie zastanawiam, czy... Albo bezczelności, skoro nie o odwagę tu chodzi, albo o jakieś, o to, co teraz nazwałeś, o małe rzeczy, które powodują... Duże zmiany. Duże zmiany. Nie, teraz tak mi przyszło do głowy, że jakoś tak podeszliśmy w ogóle do tego, czym jest... Bo ty spytałaś o odwagę, a myśmy tego po prostu wzięli i to łyknęliśmy jak cukier, który dobrze znamy, nie? I tak naprawdę, co to jest ta odwaga, nie? Przekraczanie jakich granic? Swoich, cudzych, których? A może nie? Może odwagą jest w ogóle bycie przejrzystym, nie? Tomasz? Nie, no bo w sensie rozmawialiśmy jeszcze zanim poszliśmy tutaj na żywo. Rozmawialiśmy z Mirą. O tym, że tam jakby montowałem, czy tam jakby próbowałem montować tą swoją jakąś tam pierwszą audycję i skonfrontowałem się z tym materiałem, który gdzieś tam nazbierałem, tak? I jakby miałem jakby dużo różnych wątpliwości związanych właśnie z tym, czy jakby, czy upublicznienie tego materiału, tak? Jakby, czy to jest... No, czy to jest jakby, czy to się mieści w granicach poziomu mojego, nie wiem, teraz to nazwę, dobrego smaku i też właśnie czegoś takiego, co bym powiedział, co, że jakby naruszam gdzieś tą granicę jakiejś swojej, nie tylko swojej prywatności, albo przede wszystkim prywatności ludzi, którzy gdzieś, powiedziałbym, w tych jakichś intymnych sytuacjach ze mną byli nagrywani, nie wiedząc o tym, a jakieś fragmenty z tego jakby ja potem upubliczniam. Oczywiście zmontowane i tak dalej, one jakby tracą swój kontekst pierwotny, bo jakby stają się jakimiś elementami jakiegoś mojego stelażu, wyboru, dramaturgii tego, ale jakby gdzieś tam się jakby pojawiła ta wątpliwość, czy jak, gdzie jest ta granica, tak? I czy to jest w ogóle akt odwagi, czy to jest jakby właśnie, nie wiem, akt jakiejś... nie wiem, jakiegoś ekshibicjonizmu też, że jakaś taka potrzeba mimo wszystko jednak ekshibicjonizmu, właśnie takiego, żeby ten ekshibicjonizm, powiedziałbym, stał się jakąś taką mocną formą do tego, żeby już się wreszcie nie musieć tym dalej zajmować. To znaczy, że tak mocno musisz się najpierw jakby, nie wiem, zmusić się, jakby się zgwałcić do tego rozebrania na różnych poziomach, jakby na różnych poziomach, po to, żeby się już potem tym w ogóle nie musieć zajmować, żeby to już mieć za sobą, że jakby, że dochodzisz do tego jakiegoś momentu, tak, gdzie czujesz, że przekraczasz coś i to może być różnie definiowane w tobie, bo przecież często jest coś takiego, że jakby nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ludzie, inni ludzie, tak, nie są na przykład w stanie przejść jakiegoś etapu, momentu albo jakiegoś zachowania w sobie, ponieważ to dla nas nie jest żadne przekroczenie. Dla nich to jest jakby coś jakby nieosiągalnego, jakieś kolosalne zdarzenie, ale wydaje mi się, że jakby ta ciągota, czy to dążenie w tym kierunku i ten drive jakby ukierunkowany właśnie gdzieś tam kompulsywnie podpowiadający ci, że tak zrób to, w sensie właśnie, nie wiem, no jakby rozbierz się, w sensie ściągnij majtki, tak, te emocjonalne, czy jakieś takie, że to jest coś takiego, że właśnie, żeby to już mieć za sobą, znaczy żebyś nie musieć się już tym więcej zajmować, żeby właśnie to już, jakby żeby to było w kategorii przeszłej, tak? I to takiej dobrej przeszłej. Czas przeszły dobrze spełniony. W sensie, że jakby, że to już było, bo jakby są istotniejsze rzeczy niż te ograniczenia, tak? Że właśnie jakby, żeby móc właśnie w rezultacie być w pełni sobą, tak? Trzeba te piekielne kostiumy pościągać, tak? Czy nie wiem. Tak to rozumiem, chociaż chyba trochę się zagalopowałam. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że mówisz o takim osobistym doświadczeniu tego, czym jest odwaga, nie? No i myślę, że nie wiem, przekraczanie swojego wstydu, czy jakiejś autokrytyki, no to jak, jest jakaś taka, tak się mówi, cywilna odwaga, no to jest głupie określenie. Ja też nie lubię tych militarnych wszystkich kontekstów. No, osobista, nie?
Myślę, że to jest bardzo trudne, ale myślę, że to też strasznie jest umiejscowione w systemie. Jakby nawet jeśli myślimy jak ja myślę o swojej osobistej odwadze, to zawsze ona nie odbywa się w próżni, nie? Ona się odbywa w jakimś kontekście, w jakimś otoczeniu i to otoczenie jest systemowe, więc pewnie twoja odwaga jako mężczyzny, którym jesteś, tak zakładam, albo może nie, jest inną niż moja odwaga, nie? Bo ja byłam całe życie socjalizowana do roli kobiety i moja odwaga jest zupełnie inna, bo też moje przeżywanie siebie jest inne, bo jestem matką, bo jestem żoną i system tak działa, że nakładam na siebie jakby całą ilość różnych hetero, też normatywnych stereotypów i nim myślę. A ja jeszcze bym powróciła do tego wątku, o którym mówił Tomasz, radiowego wątku, który dla mnie będzie tutaj jednak osią naszej rozmowy, to znaczy na ile i co by miała oznaczać odwaga w kontekście radia? Ekshibicjonizmu, w kontekście radia, konkretnie Radia Głosy. Jak daleko możemy się posunąć? Co to znaczy zdjąć majtki na antenie podczas audycji na żywo? Czy jesteśmy w stanie... Co byśmy musieli teraz zrobić, żeby słuchacz, zdający sobie sprawę z tego, jak bardzo ta audycja jest na żywo, no, ale żeby poczuł to zdjęcie. Mogę dopytać? W sensie, że mówisz o takiej sytuacji, że ja sam sobie ściągam majtki na żywo przed słuchaczami, czy na przykład ściągam majtki Monice na żywo? A co uważasz, że jest bardziej przekracza twoje granice? Ja myślałam o własnych majtkach. Ale jak je ściągnąć? Znaczy, bo ja na przykład teraz to nie wiem, jakbym miała je ściągnąć. Nie, a ty nawet wiesz. Jakie ty masz majtki, no. Znaczy, wiesz, dla mnie jakby sytuacja, w której... znaczy, jakby ja mam takie trochę rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony jakby jedną częścią siebie myślę o moich audycjach, których się czuję po prostu jak ryba w wodzie i już mam nowe na nie pomysły i rozmówców i rozmówczynie i chciałabym, żeby były konkursy na antenie i żeby były buty do wygrywania i w ogóle... I jestem, ale... po prostu myślę o tym przed spaniem i... A potem jak jadę z Tymonem w samochodzie, który się nic nie odzywa, to mówię, jesteś tam? On mówi, myślę o projekcie wieży. Wieży, tak. Po prostu dzieciak się gapi cały czas w okno, nie? I myśli o projekcie wieży. Ja myślę, kurwa, ma identycznie jak ja. Nie mogę zasnąć do drugiej w nocy, bo myślę, jaką będę miała rozmówczynię w modnym drobiazgu, nie? I jakby to jest dla mnie jedno, bo ja tu wchodzę w tą sytuację kompletnie jakby na maksa. W ogóle się nie cenzuruję. W ogóle się nie cenzuruję. Idę na kompletny flow, na który sobie bardzo często nie pozwalam. I myślę, że to też jest dla mnie takie super otwierające, bo tu sobie na to pozwalam, więc jak sobie pozwolę na to w radio, to znaczy, że sobie zacznę na to pozwalać też w życiu i może w jakichś innych dziedzinach, których gdzieś tam się aktywizuję, nie? Ja też tak to rozumiem, w sensie tą sytuację, w sensie też muszę się tu odważyć na coś, co... po to, żeby to potem móc inkorporować w inne przestrzenie. Bo tak rozumiem, że, znaczy nie chcę tego nazywać, ale tak to rozumiem, że trochę o tym jest to, co ja tutaj robię. Ale jak myślę, że jesteśmy tutaj w tym pokoju w trójkę, to ja jestem super zestresowana i myślę, że to w ogóle żadną słuchaczkę i żadnego słuchacza nie zainteresuje to, co tutaj gadamy, albo przynajmniej to, co ja gadam, bo wydaje mi się, że to jest... no, że tu rozmawiamy, że jesteśmy, przynajmniej ja, jestem w jakimś świecie teorii, w ogóle nie jestem w świecie emocji, ani swojego ciała. Jestem zdystansowana, zestresowana, nie wiedziałam, że się znajdę w tej sytuacji, że będziemy tu w trójkę debatować w piątek wieczór i weszłam we wtorek wieczór. I myślę, że po prostu potrzebuję więcej w ogóle czasu, żeby się też zrelaksować, żeby ściągnąć majtki.
A dlaczego myślisz, że gdy masz but, to możesz tak sobie pozwolić, gdy masz hat, gdy masz but, to rozumiem, że to są takie narzędzia... No bo to nie żyje. Nie czuję. A teraz nie masz nic. No, wy tu siedzicie we dwójkę. I nie jesteście ani haftem, ani butem. Myślałam, że jakby my jesteśmy osobno. Że ty jesteś sama ze sobą, bez buta i haftu i z kwiatkiem, z draśmy. I że wtedy... Ale to też żyje. Kwiatek. To integracja. No tak, żyje kwiatek, ale nie mam z nim jakichś emocjonalnych relacji, nie? Nie wchodzę z nim w emocje. On mi się po prostu podoba. Mam z nim historię. Jestem zachwycona kolorami, materiami, fakturami tych wszystkich roślin. I to mnie fascynuje. Myślę sobie, jak to kurwa jest możliwe. I tak patrzę w te kwiatki i myślę sobie, no nie wierzę. Ja teraz sobie pomyślałam o tobie jako takiej fetyszystce odwagi, że potrzebujesz jakiegoś przedmiotu, żeby się odważyć. Że to może są buty, typowy fetysz, ale do innych akcji. A gdybym teraz przyniosła twoje buty i byś z nimi zaczęła rozmawiać o nich, to czy mogłabyś wtedy zdjąć majtki? Jakbym rozmawiała o butach? Wiesz co, tak, ale musiałabym być z tym sama, dlatego że ja po prostu mam problem w kontaktach z ludźmi żywymi. Naprawdę? No. Nie czuję tego w ogóle. Naprawdę. Chcesz, żebyśmy wyszli? Nie. Co byś zrobiła inaczej? To jest pytanie do ciebie, Tomasz, również. Gdybyś była tu sama, tylko ze słuchaczami, na żywo, nie ma butów, przypominam, nie ma przedmiotów innych, ale nie ma też ludzi i chcesz przed nimi w ten sposób, ten metaforycznie ściągnąć majtki. Jak to zrobisz na antenie radia? Rozumiem, że to jest na sucho, ale zaraz nie musi być. No dobra, a te przedmioty, które są w tym pokoju są, czyli też ich nie ma? Znaczy, bo ja po prostu, tak jak już tak skupiliśmy się na mnie, to chciałam powiedzieć, że ja po prostu się komunikuję ze Śmiatem przez przedmioty, przez, tak? I teraz też jestem jakoś, mam wykreowaną jakąś swoją tożsamość, tak? Mam jakąś taką kieckę, jakieś mam buty, nawet szminką sobie usta wymalowałam, jak z domu wychodziłam. Nie szkodzi, ale ważne, żeby sobie wykremowałam. No i też jestem jakąś kreacją, tak? Ja nie jestem tutaj z sobą. Jak siedzę po prostu rozwalona w szlafroku i haftuję i mam nogi na lampie i siedzę bez majtek i w ogóle mi nie przeszkadza, że ten szlafrok mi się rozjeżdża gdzieś. A tutaj jestem jakąś kreacją, nie jestem naturalną sobą, którą jestem, gdy jestem sama, ale myślę, że każdy też tak ma. Tylko jakby jedną kwestią jest, kim jesteś, jak jesteś sama, kim jesteś, jak jesteś w towarzystwie, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest jakby problem z percepowaniem emocji innych osób, którego ja jestem na przykład posiadaczką. W sensie, że nie percepujesz emocji innych osób? Ale w sensie, nie percepujesz, czyli że nie rozumiem, w sensie, że nie rozumiesz emocji innych ludzi? W sensie, że nie wiesz, co... Nie, w sensie, przepraszam, bo nie znam tej sytuacji, bo wydaje mi się, że ja rozumiem świetnie, jakie są emocje innych ludzi, ale chodzi o to, że po prostu jakby ktoś na przykład jest jakąś tam konstelacją emocjonalno-wyrazowo-twarzową i ty po prostu nie rozumiesz, co ten człowiek w tym momencie de facto, czy to jest ironia, czy to jest szyderstwo, czy to jest miłość, czy to jest jakby przyjaźń, że ty tego nie rozumiesz, tak? Nie, to akurat rozumiem. Wiem. Ale na czym polega ta niemożność percypowania emocji? Na tym, że na braku świadomości tego, że inne osoby też czują. Czyli, że na odwrót, to znaczy po prostu nie układasz się w żadne siatki związków emocjonalnych z ludźmi, którzy są koło ciebie, ponieważ oni cię nie zajmują, ponieważ ty ich nie percypujesz, więc w sumie jesteś zajęta sobą. To jest to?
No, nie, ja po prostu przepraszam, jakby ja naprawdę nie rozumiem, co znaczy, bo wiem, że mówisz coś jakby chyba coś jakby dla mnie w ogóle zaskakującego. W sensie nie znam, nie umiem sobie wyobrazić tego stanu, chociaż może umiem, nie wiem, coś mi kiedyś komunikował, rzeczywiście, ktoś tam jakiś z moich znajomych, że rzeczywiście on mówi coś takiego, nie rozumie, że ja po prostu mam tą przypadłość, że nie rozumiem w ogóle emocji innego człowieka, ja nie rozumiem, gdzie jest, właśnie dlatego podam te przykłady, tak, że ja nie rozumiem, gdzie jest jakby ironia, gdzie jest cynizm, gdzie jest szyderstwo, a gdzie jest jakby coś pozytywnego, no przepraszam, mówię sobie negatywy, ale na negatywach zawsze lepiej widać, ale... A teraz mówisz o czymś, co też się może uaktywnić przez język. Ja mówię o czymś, co się nie uaktywnia w ogóle przez język, tylko przez uczucia. Mm-hmm. Czyli ja myślę sobie tak, co ty czujesz? Mm-hmm. I myślę sobie, co ty możesz czuć? I myślę, i mam takie po prostu, jakbym miała kulę, taką szybę, kulę odporną przed sobą. I bym sobie myślała, no, że coś musisz czuć, ale ja myślę sobie, że jak ja myślę o twoich uczuciach, to po prostu ja bym się to jako taka wielka pustka, gdybym miała sobie wyobrazić na przykład, że teraz czujesz, załóżmy, zwłaszcza z trudnymi uczuciem mam... Że miłość do ciebie. No to też by mi było z tym trudno. I myślę, że tak, zarówno jakbyś czuł, nie wiem, pogardę dla mnie, to też by mi było z tym trudno. I ja ale chyba widzisz, że nie czuję pogardy na przykład. Nie, widzę. Albo ale że ja i tak się, nie czuję miłości, albo... Jasne, ale ja i tak się okupuję, na wszelki wypadek. Okupuję, a czyli percypujesz, ale stawiasz sobie, powiedziałbym, zadanie nie wchodzenia w to, natomiast umiesz rozpoznać, powiedziałbym, stan emocjonalny innego człowieka, tak czy nie? Nie, dopiero się uczę. Na przykład smutek, albo złość. Emocje podstawowe. No, masz? Rozumiesz? Jest coś takiego, jak emocje podstawowe? Właśnie wymieniłaś dwie z nich. Smutek, złość? Tak, złość. I co jeszcze? A jak myślisz? Radość. Pięknie. Miłość? Nie, to już... A czwarta? Jest ich pięć. Aha. Piąta? Jest jeszcze strach. Aha. Mhm. I wstręt. Powtórzmy, bo ja się też nauczę. Bo ja miłość dałem do tego, ale to jest... mały wykład. Emocje podstawowe według Ekmana. No. Powtarzamy razem. Smutek. Smutek. Złość. Złość. Strach. Wstręt. I radość. Radość. A, czyli no, tylko jedna jest pozytywna, no tak? No właśnie, o tym pomyślałam. Dlaczego tylko jedna jest pozytywna? Dlaczego to tak życie jest chujowa? Daj mi wykład. Słuchajcie, uciekacie od tematu. Nie, w ogóle właśnie. Nie, uciekamy. Myślę, że to jest właśnie... temat. To jest właśnie temat. Tego, co konfrontowanie, znaczy dla mnie to jest temat, nie? To jest temat, ale już pytanie ale o emocje podstawowe. No ale nie, no to nie, jest bo temat tego nie wiedzieliśmy. Na odwagę. Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy tego. W sensie nie znaliśmy tego pięciopodziału, tego pentagramu, tak? No, nie znaliśmy. I to jest, no wiesz, nagle się okazuje, że to wszystko jest takie proste. Proste, bo... No proste dlaczego? No bo jeśli jest pięć emocji podstawowych, z czego cztery są negatywne, to strasznie ciężko jest otwarcie i szczerze percepować z tym, co czują inne osoby. Aha, żeby nie zostać zarażonym. Prostu, żeby nie umrzeć ze smutku, ze strachu, wiesz. Ze wstrętu i złości. O. No to jest rzeczywiście temat na inną audycję. Dlaczego? Jeśli chodzi o emocje podstawowe, dlaczego są takie, a nie inne podstawowe, dlaczego są uniwersalne, ewolucyjnie, jak to wyglądało, że u człowiekokształtnych wszystkich rozpoznajemy te same znaczy, emocje. Nie musimy drążyć tego tematu. Tak? Moje takie osobiste jakby przemyślenie jest takie, że możemy jakby analizować temat odwagi na podstawie pięciu podstawowych emocji. To już jest temat rzeka.